Witam miłośników przyrody, górskich wędrówek i pięknych jesiennych krajobrazów w Parku Krajobrazowym Beskidu Śląskiego. Nasze dzisiejsze spotkanie będzie dość nieoczywiste, a to z tego względu, iż nie do końca wiem, co nas jeszcze czeka. Będziemy szukać wychodni skalnej, która znajduje się gdzieś tutaj na zboczach poniżej Hali Radziechowskiej, na zboczu, które opada w stronę Doliny Potoku Twardorzeczka. Gdzie znajduje się ta wychodnia dokładnie, nie wiem, także będziemy jej szukać. Czy to się uda, trudno powiedzieć, ale myślę, że skoro oglądacie ten filmik, jest duże prawdopodobieństwo, iż udało nam się osiągnąć ten cel. Na temat wychodni skalnych mieliśmy już kilka spotkań, sporo na ten temat już mówiłem, ale jeżeli ktoś ogląda nas pierwszy raz, chciałbym tylko wspomnieć w kilku słowach, iż Beskid Śląski, Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego, jest charakterystyczny pod tym kątem. Występuje tu nagromadzenie bardzo dużej ilości wychodni skalnych. Nie oznacza to oczywiście, iż one występują na każdym kroku, wyrastają jak grzyby po deszczu, ale jest ich tutaj bardzo dużo. Niewielka część jest dostępna szlakami turystycznymi, jak choćby Malinowska skała, Dorkowa skała, Krzakowska skała i kilka innych. Większość jednak ukryta jest w terenie trudno dostępnym, czasami bardzo trudno dostępnym, więc sporo trzeba się nagimnastykować, aby do takich form skalnych dotrzeć. Te występujące w Beskidach posiadają oczywiście swoją klasyfikację, natomiast nie ma jednej ogólnej, standardowej klasyfikacji form skalnych. Jest ich wiele, w zasadzie każdy autor opracowania stwarza swoją klasyfikację, bądź też opiera się już na istniejących. I my w ramach naszej inwentaryzacji też mamy taką klasyfikację form skalnych. I tutaj w Beskidzie Śląskim z tych najbardziej i najczęściej występujących form skalnych, no to przede wszystkim są występy skalne, baszty, mury, ściany, czasem ambony skalne, czy też grzyby skalne. Czym one się charakteryzują? No, każda z tych form skalnych ma pewien kształt, pewną formę. Baszty to takie formy skalne, które są złączone podstawą z podłożem oraz jednym z boków. W odróżnieniu od ambon, które są złączone z podłożem tylko podstawą, czyli są w zasadzie tak jakby odosobnione. Mury skalne to długie ciągi skał, takie, które mają pewną długość. Bardzo często z murów skalnych również wypreparowują się inne formy, takie jak baszty czy też ambony, a nawet czasami grzyby skalne. Te z kolei charakteryzują się wyglądem. Grzyba łatwo poznać, bo on faktycznie, ta forma skalna ma kształt grzyba. A jest to wynikiem tego, iż te skały, które są trzonem całej wychodni, są bardziej podatne na erozję, szybciej ulegają rozkruszaniu, rozpadaniu się, natomiast górna część jest ze skał, które są twardsze, one wolniej się rozpadają, stąd też ta czapka jest zawsze większa niż właśnie nóżka, czyli ta spodnia część. Ściany skalne z kolei przypominają troszkę mur, ale są one bardziej wysokie niż długie. Natomiast mamy jeszcze występy. To jest taka forma trudna do określenia w tym sensie, iż nie jest basztą, bo jest zbyt rozległa, nie jest amboną, bo tworzy pewne odsłonięcie skał, ma formę nieregularną, ale widać tą wychodnię skalną. Ona często też w wierzchniej części jest porośnięta roślinnością, czy czasami nawet lasem. Ale ona wystaje z terenu, jest to tak zwany występ właśnie. I takich form skalnych w Beskidzie Śląskim jest bardzo dużo. Niektóre są niewielkie, ale bardzo często zdarzają się takie wysokie, imponujące, które mają po kilkanaście metrów wysokości, które mają bajeczne kształty, niezwykle ciekawy wygląd. Co dzisiaj uda nam się znaleźć? Trudno, zawsze jest to loteria. Czasami skała jest wielka, potężna i faktycznie robi wrażenie, a czasami są to po prostu niewielkie skały. Ale każda się liczy, bo każda jest składnikiem przyrody nieożywionej Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego. No, czasami bywa nieprzyjemnie podczas takich poszukiwań. W różnych miejscach mogą być właśnie ukryte wychodnie skalne. Nie zawsze jest to na widoku. Czasami jest to w takim mało wygodnym terenie jak tutaj.
No i udało się znaleźć niewielką skałkę. Nie jest ona zbyt duża. Nie wiem, czy to jest ta, której tak naprawdę szukamy. Ta ma niecałe 1,5 metra wysokości i przypomina raczej występ niż basztę skalną. Poza tym jest zdecydowanie za mała na basztę. To będzie więc występ. Jest ładna, ale nie taka duża, jak miałem nadzieję, że będzie. Cóż, wychodnia nie jest imponująca, ale również cieszy, bo to kolejna wychodnia skalna do kolekcji w ramach naszej inwentaryzacji wychodni skalnych w Parku Krajobrazowym Beskidu Śląskiego. A tych wychodni mamy już grubo ponad 140 odszukanych, opisanych i zinwentaryzowanych. Cóż, skałę udało się odnaleźć. Co prawda jej wysokość, wielkość nie zwala z nóg, ale liczy się ona tak samo jak każda inna skała w ramach inwentaryzacji. Wspaniale uzupełnia wiedzę na temat przyrody nieożywionej Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego. Było też troszkę chaszczowania, tak więc najwyższa pora, aby chwilę odpocząć na pięknej hali radziechowskiej, skąd roztaczają się wspaniałe widoki, do których obejrzenia teraz zapraszam.